Widziałam dzisiaj na Facebooku, że twoja mama, słuchaj, sprzedaje BMW i jest w ogóle akcja, która polega na tym, że obiecała kolację temu, kto się zgodzi kupić ten samochód. Powiedz mi, czy ty spodziewałeś się tego, że twoja mama jest, to, że jest szalona, to wiemy wszyscy, ale że zaproponuje obcej nieznajomej osobie kolację? Tak. Tak, to mi się absolutnie mieści w głowie. Okej, czyli jednak nie znamy aż tak dobrze Magdy Kessler, jak myślałam. Wszystkie szaleństwa są normą. O, może tak, szaleństwo jest normą w tym wypadku. Powiedz mi jeszcze, kochana, na koniec, bo już masz tę Amerykę za sobą. Jakie teraz plany zawodowe? Czy ty zamierzasz jakby wykorzystać to, że wiesz, jesteś teraz bardzo mocno medialnie, bo ja pamiętam, że jeszcze parę sezonów temu byłaś taką, wiesz, bardzo nieśmiałą osobą na ściance. Teraz funkcjonujesz mocno w showbizie, zamierzasz to jakoś wykorzystać? To znaczy nie, myślę, że nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca. No, jeśli się obronię w programie, to bardzo fajnie. Bardziej to było po to, żeby ktoś, część ludzi mnie rozpoznała jako osobny byt. I miała szansę skorzystać z mojej pracy, no bo pracuję nad drugą książką, także teraz muszę trochę zagęścić ruchy, więc wróciłam od razu w wir pracy tak naprawdę. Więc nie wiem, czy można mówić o szansie takiej, czy mam zamiar wykorzystać tę szansę medialną. No, mam nadzieję, że niczego nie spieprzę, kolokwialnie mówiąc. I chcę robić po prostu rzeczy, które coś komuś dadzą, nie będą obrażać inteligencji i pasji odbiorców. Więc fajnie by było, gdyby po prostu moje rzeczy dotarły do ludzi, którzy tego chcą, a nie tych, którzy by się czuli spamowani tym.